Was bardzo, bardzo serdecznie na moim holu zakupowym. Przede wszystkim ten haul będzie dotyczył produktów, które zakupiłam w maju. Także niektóre kosmetyki gdzieś tam się po drodze kupowało w kwietniu, ale już nie będę na nie tak poświęcać czasu. Natomiast pod koniec maja i na początku czerwca kupiłam bardzo dużo kosmetyków i teraz Wam chciałam pokazać dużo z nich, ponieważ naprawdę nie miałam czasu nakręcić filmików. Natomiast ja nie używam jeszcze tych produktów na tyle, by się wypowiedzieć i zrobić recenzję, dlatego też dzisiaj Wam pokażę po prostu, co kupiłam, ewentualnie gdzie co można kupić i jakie promocje jeszcze można zdobyć, ponieważ ten filmik będzie w miarę aktualny. Więc jeżeli macie ochotę zajrzeć do Superfarmy, Rossmanna i tak dalej, więc na pewno będziecie mieli czas kupić te produkty. No i od razu zaczynam od pielęgnacji włosów, ponieważ ostatnio właśnie zainteresowałam się metodą olejowania włosów, zarówno twarzy i ciała, ale jak już jesteśmy przy włosach, to pokażę Wam produkt, który ostatnio zamówiłam. On mnie wyszedł razem z przesyłką, 17 zł, zawiera 150 ml, to jest ten słynny olejek Vatika. To jest olej kokosowy, który zawiera dodatek wzmacniającej henny, odżywczej amli oraz oczyszczającej cytryny. Przede wszystkim ten olej bardzo dogłębnie wnika w głąb włosa, ponieważ olej kokosowy ma działanie chyba najbardziej dogłębnego nawilżenia naszych włosów. Najlepszy jest olej kokosowy, jeżeli już macie wybierać, co możecie stosować na te włosy. Oczywiście oleje typu Altera, Alverde, bądź ewentualnie jakieś własne swoje kompozycje. To wszystko chodzi tylko o natłuszczanie włosa, natomiast olej kokosowy ma podobnież właściwości najgłębszej penetracji włosa, tak? Więc mogę Wam polecić. Co mogę powiedzieć o tym produkcie? To jest firma Dabur. Ona produkuje zarówno jeszcze inne olejki kokosowe, szampony, odżywki, maski. Natomiast jeżeli chodzi o Vatikę, to powiem Wam szczerze, że olejek jest bardzo dobry. Ja go użyłam już 3-4 razy. Dlatego też mówiłam, że nie będę się tak dogłębnie wypowiadać na temat danych produktów. Natomiast z tym olejkiem tutaj już mogę troszeczkę podyskutować, ponieważ olejek bardzo dobrze nawilża włosy. Słuchajcie, włosy są moje błyszczące. Ja nie wiem, czy tak widać dobrze w tej lampie, ale bardzo mi się błyszczą dzisiaj. Włosy są dosłownie przede wszystkim i farbowane, dlatego też zrobię Wam jeszcze recenzję farby do włosów, której używam i jestem z niej naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. Natomiast zamiast odżywki, którą dołączono właśnie do farby, stwierdziłam, że na 2 godzinki sobie po prostu przetłuszczę te moje włoski olejem, ale go już stosowałam 3 razy przed farbowaniem włosów, więc wiedziałam, jak moje włosy na niego zareagują. Tutaj znajduje się 150 ml, ja za niego zapłaciłam bodajże 10,80 zł. Z przesyłką, jak Wam mówiłam, wyszło mi to 17,50 zł. Tutaj przesyłka oczywiście dużą rolę odgrywa, jeżeli chodzi o cenę. Natomiast wiem, że są wersje 300 ml. Są też Allegrowicze, którzy hurtowo naprawdę sprzedają te olejki. Ja tam, jak się orientowałam, to widziałam, że ktoś sprzedaje 10 takich olejków na raz i to wychodzi 20 zł za 300 ml, więc około 25 z przesyłką, więc rzeczywiście można sobie troszkę zaoszczędzić, kupując hurtowo, umawiając się z koleżankami itd., więc myślę, że tutaj warto sobie oczywiście zjednać zwolenników tych olejków i kupić sobie hurtowo. Ja jestem z tego olejku bardzo zadowolona, jak na razie oczywiście. Zresztą wiem, że olejki raczej nie mają jakichś negatywnych opinii czy przeciwników, dlatego też ciężko z nich nie być zadowolonym, ponieważ one bardzo dobrze dbają o kondycję naszego włosa. Natomiast co mnie w nim drażni, to zapach. Ja wiem, że oczywiście działanie to jest oczywiście kwestia najważniejsza, natomiast ten olejek pachnie kokosem, ale właśnie z domieszkami, więc nie wiem, czy to nie będzie tutaj ta amla miała takiego zapachu. Ja ten olejek używam na noc, zdecydowanie, ponieważ szybciej mi się zasypia, nie myślę o tym zapachu, natomiast w ciągu dnia bardzo mnie drażnił. Przeszkadzał mi, ja po prostu miałam ochotę go ściągnąć, patrzyłam tylko na zegarek, kiedy minie to na przykład te 2-3 godziny. Są minusy i są plusy. A propos włosów, mam jeszcze bardzo dobrą odżywkę, którą odkryłam też dzięki penetracji całego YouTube'a. To jest balsam do włosów Joanny. To jest z tej apteczki Babuni, to jest bardzo popularny produkt. Przede wszystkim jego plusem to jest cena. Ale nie tylko, ponieważ skład ma bardzo naturalny i powiem Wam szczerze, że może nie powinnam tutaj mówić takich rzeczy, ale ja jestem osobą, która dużo może używać na włosy. Naprawdę mogę sobie nakładać jedwab, odżywkę, maskę, później lakierować te włosy, coś jeszcze nakładać. Wiem, że kiedyś używałam tych pianek do włosów, jakichś mgiełek. Moje koleżanki, kiedy to słyszą, łapią się za głowę i twierdzą, że one po prostu niczego nie mogą używać na włosy, ponieważ od razu mają oklap. Więc tutaj nie będę Wam polecać tego produktu, jeżeli tak naprawdę po użyciu każdego specyfiku robią Wam się po prostu oklapnięte włosy. Natomiast uważam, że tego produktu tak naprawdę nie widać teoretycznie na włosach. On po prostu ma Wam za zadanie odżywiać, regenerować włosy. Przede wszystkim bardzo pięknie pachnie. Mleko i miód. Ja powiem Wam szczerze, że ten zapach bardzo szybko się ulatnia, nie czuć go później, więc no tutaj zwolenniczki takiego długotrwałego zapachu na włosach nie będą zadowolone na pewno. Na moich działach, na moich włosach działa świetnie, natomiast no jak mówię, nie wiem, czy w przypadku osób, które mają skłonności właśnie do takiego szybkiego przytuszczania się włosów, czy im po prostu obciążają te kosmetyki włosy, czy to będzie dla nich dobre. Natomiast dla osób, które mają takie włosy jak ja, gdzie mogą po prostu sobie zafundować zawsze jakąś regenerację, tego się nie spłukuje i właśnie tutaj może być minus dla takich osób, o których mówiłam wcześniej. Natomiast u mnie się sprawdza bardzo dobrze i ja jeszcze znalazłam taki fajny sposób też u jednej z dziewczyn na YouTubie. Ja to zaczęłam testować, ponieważ właśnie zaraz przejdę do omawiania produktu, który ostatnio kupiłam w Superfarmie, a mianowicie to jest sok z aloesu. Ja już go miałam wcześniej kupić, natomiast tak patrzyłam cenowo, jak on wychodzi na Biochemii Urody. No szczerze to powiem, nie opłaca się za te 125 czy 200 ml zapłacić tyle, co ja tam zobaczyłam, ile to kosztuje, bo to chyba było 25 zł czy 18, ale uważam, że za taką cenę naprawdę można sobie znaleźć coś innego. Ja ten balsam, no tutaj oczywiście to jest po prostu opakowanie, ja tutaj sobie przelałam, ponieważ szukałam jakiegoś atomizera w domu, a że miałam już taką zużytą mgiełkę, która już naprawdę pachniała alkoholem, bo jak te mgiełki z Ajwoną długo przebywają, w pomieszczeniu takim o normalnej temperaturze i słońcu, na słonecznieniu, no to one już alkoholem zaczynają pachnieć, dlatego ja ją wyrzuciłam, miałam połowę, ale stwierdziłam, że no nie będę się psikać samą wódką, więc wzięłam sobie taki atomizer, o widzicie tutaj, nie wiem czy będzie widać, jeden psik na włosy, to jest po prostu zwykła tak naprawdę woda, to jest sok aloesowy, ten sok ma konsystencję zwykłej wody. No i przechodząc do niego, kupiłam go w Superfarmie. Tak wygląda ten sok z aloesu. Słuchajcie, tutaj macie cenę, ja nie wiem, czy będzie widać, ale tak, on chyba kosztował tak 22 zł, a ja go kupiłam w super promocji, dlatego mówię, że ten filmik jest w miarę aktualny, ponieważ mam nadzieję, że jeszcze ta promocja jest. Ja go kupiłam chyba z tydzień temu. Sok z aloesu w ogóle jest traktowany jako suplement diety. Ja go też używam do picia. Wlewam sobie 5 łyżeczek do wody. Bardzo ładnie oczyszcza organizm, przede wszystkim stabilizuje pracę jelit i tak dalej, i tak dalej. Ma dużo leczniczych właściwości. Ale powiem, dlaczego w ogóle zaczęłam go też używać doustnie, ponieważ przede wszystkim sok z aloesu powinno się używać doustnie, natomiast ja go chciałam kupić na włosy i myślałam, dobrze, postawię sobie w lodówce, będzie mi stał. Natomiast muszę Wam od razu powiedzieć, że sok z aloesu po otwarciu, nawet jeżeli przechowujecie go w lodówce, on Wam wystarczy tylko na miesiąc. Czyli ja będę miała go pewnie do początku lipca, natomiast już Wam od razu mówię, że sok z aloesu kiśnie. Ja miałam kiedyś soki z aloesu, pamiętam, że kupowałam je chyba w aptekach. One oczywiście były droższe, bo kupowałam je za 25 zł. Natomiast one mi bardzo szybko kisły, one po prostu zmieniały smak wody, jakbym piła sok z cytryną albo coś gorszego, więc no po prostu się psuje, nie zdawałam sobie z tego sprawy, ja po prostu je wyrzucałam, połowę wyrzucałam soków, musiałam oddawać rodzicom, żeby je pili. Natomiast świetnie się sprawdza na włosy, na twarz, na ciało, słuchajcie, jeżeli się opalacie, a chcecie się szybko ochłodzić, sok z aloesu da Wam tą ochłodę. Ja już próbowałam, naprawdę jest rewelacja. Na twarz, jeżeli naprawdę nie macie hydrolatu w danym momencie, bo ja dopiero będę miała we wrześniu, więc szukam jakiejś alternatywy, ponieważ no nie chcę mi się płacić za paczkę i zamawiać 200 ml hydrolatu. Dlatego też większą paczkę zrobię we wrześniu. No i zaczęłam używać właśnie na twarz, na włosy i właśnie nakładam najpierw, psikam włosy, jak są mokre jeszcze, tym sokiem z aloesu i później właśnie sobie używam tego balsamu. Ja uważam, że to jest bardzo dobra alternatywa dla osób, którzy nie lubią później jeszcze spłukiwać i płacić nie wiadomo jakie rachunki za wodę, no to to jest bardzo dobry produkt. Natomiast kolejnym produktem, tak na szybko, który odkryłam, no to jest zmywacz do paznokci. Tutaj macie Biedroneczka, jest logo Biedronki. No ten zmywacz kosztuje 4 zł, tak, 4 zł teraz byłam w Biedronce i aktualna cena to jest 3,99, 200 ml. Ja bardzo często kupowałam izany produkty w Rossmanie, no ale to były troszkę droższe, więc stwierdziłam, no akurat byłam w Biedronce, bo robiłam jakieś małe zakupy, jakieś tam bułki i tak dalej, no stwierdziłam, że kupię sobie ten oto zmywacz do paznokci, podobno jest dobry, zapach ma normalny, tak jak zmywacz, no nie ma żadnych rewelacji. Natomiast próbowałam szukać w Biedronce tych słynnych peelingów, no i niestety nie było, nie wiem, moja Biedronka jest dosyć duża, jest chyba mało w ogóle zorganizowana pod względem tych produktów marki Biedronka. No ale zmywasz dobrze, zmywa, jest fajny. Jeżeli chodzi o Sensik, który miałam, Sensik to jest zmywacz, który można kupić w Drogerii Natura, po prostu no nie umywa się, ten nie pachnie octem, jest... lepiej zmywa, szybciej, nie pozostawia wokół skórek tych pozostałości lakierów, że ja muszę sięgać po nowe wacieki, sobie obcierać całą twarz. No nie, tego nie ma. I ostatni mój produkt, który ostatnio zagościł na moich półkach, no słuchajcie, rewelacja. Ja go kupiłam, przede wszystkim zaczęłam dużo o nim czytać na stronach internetowych, oglądać na YouTubie filmiki, ponieważ dwie osoby miały recenzję tych masek i tego... tych masek, tak, no to są maski. Natomiast bardzo ciężko je dostać. Ja miałam koleżankę, która pracuje w drogerii. Nawet pytając przedstawiciela, przedstawiciel nie wiedział, o co chodzi. W ogóle nie znał tego produktu, nawet nie umiał powiedzieć, czy ten produkt jest na stanie. To jest dla mnie w ogóle bardzo dziwne, ponieważ znam wielu przedstawicieli i no nie ma problemów z ich wiedzą odnośnie swoich produktów. No a tutaj niestety taki problem się pojawił. Żadna apteka nie miała tych aptek, nie miała tych produktów. Byłam jeszcze w Rossmannach, w Drogerii Natura, w Superfarmie, nic po prostu nie mogłam znaleźć. Te maski są bardzo trudno dostępne, jedynie w internecie możecie je kupić na Allegro, więc po prostu no jeżeli chcecie sobie dopłacić za paczkę, no to polecam Wam, bo warty produkt do przetestowania. Ja mam te dwa produkty. O, słuchajcie, to są maski Ziaja, 250 ml. Możecie sobie zatrzymać na składzie. Nie wiem, czy będzie widać. O, tutaj. One mają 250 ml. O pierwszej będę mówić, ponieważ od tej powinno się zacząć, jeżeli chodzi o Waszą pielęgnację twarzy. To jest maska oczyszczająca plus mikrodermabrazja z zieloną glinką. Słuchajcie, to jest po prostu odkrycie roku. Ja nie wiem, dlaczego jeszcze nie dostał jakiejś nagrody ten produkt, ponieważ uważam, że ta maska jest rewelacyjna. Przede wszystkim, słuchajcie, zapach... Maska, ta druga, którą będę pokazać, ma lepszy zapach, ale tutaj widzicie, ma taki lekko zielonkawy kolor, tak jak troszeczkę pod moją bluzkę, bardzo pasuje. Jest mikrodermabrazja, czyli drobne cząsteczki. O, słyszycie mojego psa? Chyba się nie uspokoi, więc mówię dalej. Ta mikrodermabrazja ma mikro cząsteczki. Nakładacie sporą część tej maski i masujecie sobie twarz. Słuchajcie, 10 minut, 10 do 7, ja 7 minut około, bo już 10 mogę wytrzymać, ta maska mi się po prostu już wałkuje. Masujemy sobie całą twarz, możecie szyję i dekolt i czujecie przy każdym ruchu te mikrocząsteczki się Wam poruszają pod palcami. Rewelacja, oczyszczona jest naprawdę super skóra, ja przez 3 dni nie mogłam wyjść z wrażenia, że moja skóra jest taka delikatna, taka różowa się zrobiła, taka, no to jest efekt, który ja lubię przy maskach. I następnie sobie nałożyłam grubą warstwę tej maski uspokajającej. Ona już ma konsystencję taką. Słuchajcie, ta maska to mi się po prostu wylała w paczce. Ona tutaj pękło, to sreberko, było jej tak dużo, więc myślę, że tam jest pewno 300 ml. Taka maska ma Wam za zadanie dobrze nawilżyć skórę, uspokoić, ponieważ ona sama nosi w sobie nazwę uspokajająca. Ona ma alantoinę, ona ma chłodzić przede wszystkim. Ja to chłodzenie czułam, choć Ines, jedna z YouTubowiczek, tego nie czuła. U mnie akurat ten efekt wystąpił. Zawiera witaminę E, prowitaminę B5, czyli tutaj mamy bardzo dobre substancje, które nawilżają naszą skórę. Olej bawełniany i alga brunatna, bogata w proteiny i polisacharydy. Tutaj tą maskę można trzymać no górę 15 minut, jak... O, ała, a się uderzyłam. Jak zaleca producent. I powiem Wam szczerze, że ta maska jest naprawdę, ma piękny zapach przede wszystkim, bardzo dobrze oczyszcza naszą skórę i rzeczywiście nie mamy efektu zaczerwienienia, jesteśmy bardzo dobrze nawilżeni, skóra nam się bardzo robi ładna, słuchajcie, wszystko nam tutaj, ja mam wrażenie, że ona wyciąga po prostu brud razem z tą mikrodermabrazją, więc powiem Wam szczerze, że na początku chciałam kupić mikrodermabrazję, natomiast tak szczerze, uważam, że te maski należy kupić razem, ponieważ one ze sobą współgrają, słuchajcie, to jest raptem, ja za dwa te produkty na Allegro z przesyłką, nie pamiętam ile przesyłka mi wyszła, ale chyba 10 zł, to razem za te produkty zapłaciłam 54 zł, jeżeli się dogadacie z Allegrowiczem, to na pewno Wam troszeczkę taniej to wyślę, mnie wysłał za 10 zł, mimo że miałam zapłacić 12 zł. Dostajecie ewentualnie czasem gratis, ja dostałam chyba z tej nowej serii Ulga próbki kremów. Natomiast warto sobie zawsze kupić na Allegro, po prostu Was wychodzi taniej. Ja jeszcze Wam podam link do innej strony, jeżeli byście chcieli, tam są też produkty do stylizacji włosów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja uważam, że na Allegro jest po prostu taniej. Dobrze, więc dzisiaj mam nadzieję, że troszeczkę Wam wniosłam odnośnie tych produktów. Jeżeli chcecie, to po prostu zrobię Wam większą recenzję, bo na przykład te maski to używałam może raptem za 2 razy, dzisiaj będę używać 3. raz, ale ja widzę efekty, więc dlatego chciałam Wam je pokazać. Uważam, że warto mieć takie maski, są naprawdę tanie. Jeżeli sobie nawet przeliczycie te mililitry, no to wyjdzie Wam bardzo tanio jak na produkt. Wiadomo, że Ziaja ma swoich zwolenników, przeciwników. Ja raczej należę do przeciwników, ale po takich recenzjach, które widziałam w internecie, byłam bardzo przekonana, więc kupiłam i nie żałuję. No, w ogóle niektóre produkty tańsze też są dobre, więc ja myślę, że tutaj nie ma co czekać na produkty, i zbierać na produkty, które kosztują 70 zł, a tak naprawdę mają bardzo podobne działanie. Więc oczywiście zapraszam do kolejnego filmiku i do zobaczenia.